W ostatnich dniach nie tylko było niezwykle chłodno, ale też bardzo mocno wiało i przede wszystkim towarzyszyły nam ulewne opady deszczu. Dziś wreszcie wyjrzało dla nas słońce, dlatego od razu meldujemy się na wodzie w poszukiwaniu okoni. Pytanie tylko, jak ta zmiana pogody wpłynie na żerowanie tych pięknych ryb. O tym będziemy przekonywali się już za moment razem z Krzysztofem. Wspólnie z Krzyśkiem święciliśmy tu niemałe sukcesy i to zarówno jeżeli chodzi o okoni, jak i o poszukiwanie białorybu, który tutaj występuje w naprawdę sporych rozmiarach. Ten białoryb ściąga tu Krzyśka niezmiennie, ale dziś namówiłem go na okonie. Skupiamy się na dżigowaniu, ale nie zabraknie też bocznego troka. Bardzo spieszymy się z poszukiwaniem odpowiedniego miejsca, ponieważ ma się zrobić delikatny wietrzyk, a delikatny wietrzyk na Dziećkowicach wiąże się z ogromną falą na tak dużych zbiornikach. Pamiętajcie, że nawet jeżeli wypływacie przy pięknej, słonecznej pogodzie, to dosłownie z minuty na minutę sytuacja może się zmienić, dlatego nie lekceważcie tego. Pamiętajcie zawsze, żeby mieć odpowiednią ilość energii w waszych akumulatorach, tak żeby dopłynąć do rybaczówki. No a jeżeli rzeczywiście opadniecie z sił, wiosła nie dadzą rady, to po prostu dzwońcie na WOPR, żeby bezpiecznie wrócić do domu. Na pierwsze okonie wcale nie musieliśmy zbyt długo czekać, bo już tuż za rybaczówką pojawiły się pierwsze ryby, które intensywnie żerowały po wierzchu, co oznaczało, że dziś zagrają również popery i przynęty powierzchniowe. Płyńmy tam na siatkę, tam jest takie zgłębienie, zanim zarzucimy jeszcze w ogóle tą echosondę i tak dalej. Początkowo obławialiśmy dość głębokie trzciny. Krzysiek niezmiennie próbował przynęt powierzchniowych poperów i małych piesków. Ja z kolei postawiłem na nieco cięższe przynęty i poszukiwanie tych okoni w toni. No nie taki malutki. O Jezus, jak ja uwielbiam łowić na kotwicę. I pierwszy okonek na moim koncie. Dziś skupiamy się przede wszystkim na okoniach. To, co bardzo dobre, to że już na samym początku przy pomoście, przy łódkach te okonie bardzo intensywnie żerowały na niewielkich rybkach, biły. Krzysiek zresztą miał pierwsze rybki już na powierzchniowe przynęty, bo te okonie rzeczywiście chodzą po wierzchu, więc będziemy stosowali i popery, i wszystkiego rodzaju walkdogi, ale gdzie nie będzie to przynosiło rezultatów, to oczywiście przynęty gumowe, dlatego teraz szybko się przezbrajam i mam nadzieję, że pierwsza rybka także na moim koncie już za moment. Ole, przyłożył! I ten jest troszkę ładniejszy. Wszystkie wymiarowe rybki. Wszystkie wymiarowe, piękne rybki. Uwielbiam łowić okonie, szczególnie na przynęty powierzchniowy. Buziaczek i do wody. Kilka niewielkich rybek się zameldowało, ale oczywiście odprowadził. Nam chodzi o te nieco większe. Tych większych na razie nie widać, dlatego ja teraz próbuję nieco głębiej na przynętę gumową. Krzysiek został przy przynęcie powierzchniowej. No i zobaczymy, co przyniesie spodziewany efekt. I na potwierdzenie mych słów. Ewidentnie są dzisiaj głodne i są agresywne. Dopiero agresywnie poprowadzona przynęta sprawia, że są chętne do brania. Kiedy tak powoli, powolutku sunąłem blisko dna, nic się nie działo. A kiedy poprowadziłem nieco agresywniej, od razu następuje branie. Do wody! Na tym miejscu skuteczniejsze okazały się przynęty pracujące w toni, ale nie prowadzone zbyt łagodnie, bo każde łagodne przepuszczenie kończyło się brakiem jakichkolwiek reakcji ze strony okoni. Ale gdy twitchowałem jaskółkami i wszelkiego rodzaju gumowymi przynętami, powodując, że praca była zdecydowanie bardziej agresywna, od razu skutkowało to agresywnymi braniami okonia. Się postanowił odkuć. Kurka wodna, no.
uwaga, do obławiania tych głębokich trzcin nie stosowałem główek dzikowych, ale postawiłem na niewielkie gramatury czebureszek od 2 do maksymalnie 4 gramów, w zależności od tego, jak agresywnie żerowały okonie. I kolejny, jak od linijki. A gdzie są większe? Pójdź po babcie. Nie chcą być większe, aczkolwiek wszystkie te rybki miarowe czy okołomiarowe. Ale marzy się taka 3 razy większa. Na ten moment niestety pozostawaliśmy tylko w sferze marzeń o nieco większych rybach, choć obaj doskonale wiedzieliśmy, że na Dziećkowicach można spotkać nawet okonie przekraczające 40 cm. Tylko gdzie ich szukać? A jak szukać, to oczywiście na echosondzie. I tu z pomocą przychodził mi boczny skan, który pomagał namierzać ławice. A przy tych ławicach ustawiały się nieco większe łuki, co sugerowały, że to nie tylko okonie. Przepłynęliśmy na nieco głębszą wodę, bo przy trzcinach nie działo się już absolutnie nic, a jeżeli się odzywały, to tylko niewielkie rybki. Szukamy tych większych okoni, przy nich być może szczupaków. I na głębszej wodzie rzeczywiście widać zdecydowanie więcej zgrupowanej ryby. Dobra, zwolnij. Fajna rybka po lewej. Masz rybę? Tak? Pięknie ją widać. I szczupak na dnie. I choć rzeczywiście pojawiały się ławice okoni, to wciąż były to tylko niewielkie ryby, a ja nie miałem powoli pomysłów, jak dobrać się do tych nieco większych okoni, które gdzieś musiały pilnować tej drobnicy. Chyba lepszejszy. Taki napompowany. Taki znowu maluch. Dziećkowice to piękna, ale też niezwykle trudna woda. Łowisko ogromne i żeby spływać je dość dokładnie, potrzebujecie nawet nie jednego, ale co najmniej 2 dni. Problem w tym, że okonie dość intensywnie przesuwają się na tym łowisku, zmieniają miejsca swojego żerowania, ale kiedy natraficie na dobry dzień, to możecie naprawdę soficie połowić i nacieszyć się fantastycznymi rybami. Cała ławica okoni. Ładne okonie. O. Już taki lepszy okonek. Już taki ładniejszy okonek. Jeszcze był odprowadzony przez kilka innych. Łowię. Pewnie zaraz będzie kolejny. Przynętę. Najpiękniejsze łowienie jest łowienie powierzchniowe, na powierzchniowe po prostu przynęty. Dzisiaj używaliśmy poperów, Piotrek używał poperów, ja używałem przynęty tak zwanych What the Dog, WTD, różnie to nazywają, bądź po prostu tak zwane pieski. Są to takie woblery z charakterystycznie umieszczonym przednim oczkiem i one po prostu tak jak jakaś taka trącona, chora rybka, tak właśnie pracują. Jeśli chodzi o prowadzenie, to po zarzuceniu wprawiamy tą przynętę po prostu ruchami szczytówki, takimi dość energicznymi w ruch i ona pięknie pracuje nam po powierzchni. Wszystkie brania praktycznie są widoczne, piękne zebrania z góry, z powierzchni, także jest to niesamowicie widowiskowe i emocjonujące łowienie.
chyba. Przy takim łowieniu na przynęty powierzchniowe pamiętajcie jednak, by nie zacinać oczami. To znaczy, by nie ciąć się ślepo, gdy tylko zauważycie ruch i atak ryby, bo najprawdopodobniej wyrwiecie jej przynętę z pyszczka. Poczekajcie, aż poczujecie to branie na blanku i dopiero wtedy zacinajcie. Co rusz z Krzyśkiem zmienialiśmy miejsca w poszukiwaniu tych nieco większych okoni, ale wtedy na horyzoncie pojawiły się nasze ulubione złote rybki, a Krzysiek nie byłby sobą, gdyby odmówił sobie zapolowania na wzdręgi. Szkoda tylko, że Krzysiek namierzył te piękne złote rybki w momencie, kiedy moja wędka na białoryb została w samochodzie. Musiałem więc poświęcić czas na przezbrojenie zestawu, a czas na wędkowanie. Niestety mocno nam się kurczył. Zobaczyłem, że coś się chlapnęło, rzuciłem i jest piękna wzdręga. Zobaczcie, jakie piękne płetewki, złociutka, cudowna. Im wyżej było słońce i im później robiło się na zegarku, okonie chowały się na nieco głębszej wodzie i zmusić je do ataku było już zdecydowanie trudniej, a Krzysiek przepadł w swoich pięknych wzdręgach. Z Piotrem umawialiśmy się na łowienie okoni, jednak zawsze warto wziąć coś delikatnego na właśnie białoryb. Jest całkiem ładny, wymiarowy okoń, czyli są i przede wszystkim chcą jeść. Okoń trochę zmasakrował moją przynętę, ale może jeszcze wytrzyma. Zobaczcie, jak piękna ręczna robota. Polscy rękodzielnicy naprawdę potrafią się spisać i przygotować przynęty, które nie tylko wyglądają, ale przede wszystkim są łowne. Ryba. Ładna. Kurde. Jest. No i po takie się przyjechało. No i jak nie skorzystać z takiej okazji właśnie, jak widzę, że pływają wzdręgi, no to po prostu trzeba je łowić. Na główce 0,3 grama. Tego dnia niestety nie było nam już dane spotkać się z rekordowymi, pięknymi, dziećkowickimi okoniami, ale nie mogę powiedzieć, bym wracał do stanicy wędkarskiej niespełniony, bo obłowiliśmy się naprawdę zawsze czasy, tyle tylko, że maluszkami. Po te większe okonie jeszcze kiedyś tu wrócimy. Dzięki. Dzięki. Dzisiaj to Krzysiek myje łódkę, a tak zupełnie poważnie, to myślę, że obaj jesteśmy zadowoleni. Krzysiek połapał pięknych wzdręg i okoni. Co prawda tych rekordowych okoni dzisiaj nie było, ale o nie jest niezwykle trudno, tym bardziej na dziećkowicach, które są naprawdę wymagającym zbiornikiem, ale to nic, bo na tę wodę z pewnością jeszcze będziemy wracać, bo wiem, że te ryby gdzieś tutaj w tych otchłaniach się kryją. A teraz zapraszam na spotkanie z Justynem Kołkiem. Cześć Justynie. Cześć. Dzisiaj bardzo ważny i poważny odcinek ostrzegawczy. Tak, zapraszam Cię tu w jedno miejsce, gdzie pokażę Ci ten najbardziej trującego muchomora zielonawego, sromotnikowego. Idziemy zatem pokazać najbardziej śmiercionośnego grzyba.
Dziś odcinek ostrzegawczy. Mamy tu przygotowanych kilka gatunków, które koniecznie trzeba umówić z naciskiem na ten jeden, który jest największym mordercą, jeżeli chodzi o nasze lasy. To jest ten grzyb, który prowadzi symbiozę z drzewami liściastymi. I tutaj w naszych lasach, gdzie jest taka mieszanina, ale z przewagą buka, bardzo dużo go jest właśnie na Tresnej. Ja go spotykam właśnie w dużych ilościach. Zobacz, charakterystyką tego to jest to, u tego muchomora. To jest muchomor zielonawy, kiedyś nazwa sromotnikowy. Grzyb, który jest śmiertelnie trujący. Jeżeli nie ma pomocy lekarskiej, niestety kończy to się śmiertelnie. Jeżeli jest szybka pomoc, można człowieka uratować, natomiast naprawdę trzeba bardzo uważać. Jest to grzyb bardzo smaczny, nie jest w ogóle gorzki czy piekący, jest przysmakiem zwierząt. Zobacz tu na tym drugim, jak ogryziony jest przez ślimaki. Także spokojnie zwierzęta leśne, dziko żyjące, roślinożerne mogą te grzyby spożywać. Mylony jest najczęściej właśnie z gołąbkiem zielonawym. Zobacz. Ten zielony i ten. Natomiast ten muchomor zielonawy potrafi mieć ubarwienie od bladozielonej aż do zgniłej zieleni. Natomiast ten gołąbek, widzisz, jest taki już nawet taki dość ciemnozielony. Ale cechą charakterystyczną, o czym już wielokrotnie mówiliśmy w naszym programie, jest to, co znajduje się na samym dole, czyli to tak zwane jajo. Wszystkie gatunki muchomorów wychodzą z jaj. Spod ściółki one najpierw są wszystkie w jajka. Widzisz, tutaj mam tego muchomora jadalnego, czerwieniejący. On nie ma tego jaja, a też wyszedł z tego jajka. To jajo jest tu. Tak, bo on tą resztkę tego jajka zabrał na te kropki do góry. Natomiast ten jest gładki, nie ma po prostu tych kropek i on wychodząc z tego jajka przecina tutaj do góry i zobacz, zostawia tą skórę wyrazistą w ściółce. I tego nie widać. I grzybiarze, jak zbierają grzyby blaszkowe, często ścinają kapelusze. On od spodu ma blaszki. Jeszcze później pojawi się taki pierścień przyklejony pod właśnie pod tym kapeluszem. Natomiast jeżeli zbieramy grzyby blaszkowe, żeby nie pomylić właśnie tak, gołąbki też mają blaszki, ale widzisz, nie mają tego pierścienia, to należy wyciągnąć z ziemi lub odgrzebać tą ściółkę, żeby zobaczyć. Jeżeli jest ta bulwa obrośnięta tą skórą, to jest jeden z tych zabójców. Właśnie ten muchomor zielonawy. Gołąbek tego nie ma. Tego odłożymy i patrz. Te blaszki, co wspominałem, u gołąbka są bardzo takie kruche. One się sypią, łamią. Natomiast na muchomorze, jeżeli będzie już taki rozrośnięty, duży kapelusz, one są elastyczne. Dodatkowo trzon gołąbka, jeżeli naciśniemy, zobacz, pęknie. Równomiernie jakby pęka, nie szczepie się. Natomiast na muchomorze, gdybyś go przełamał, to po prostu on się będzie taki szczepał. Mówiłeś też o tej firance, która tu na tym grzybie akurat jest widoczna. Ta zasłonka, która zasłania blaszki i ona pojawia się, kiedy ten grzyb już jest troszeczkę większy. Jak się kapelusz rozrośnie, to powstaje pod tym tak zwany pierścień. Ten pierścień czasami może być objedzony przez ślimaki, może go nie być. Jest to grzyb naprawdę, którego trzeba bardzo unikać. Drodzy Państwo, jeżeli nie macie pewności co do dobrego grzyba, czy to gołąbek, czy muchomor, lepiej go nie wziąć. Taki ten muchomor wystarczy, żeby nas tutaj w trójkę zabić. Gdybyśmy go zjedli, jest taka siła rażenia i przede wszystkim uszkodzenie wątroby nie do odratowania. Zobacz, Piotrze, tu jeszcze mam ciekawego grzyba. Jest to grzyb pod ścisłą ochroną. On tutaj został już jakby uszkodzony. Trzon zjedzony. Jest to szyszkowiec łuskowaty. Grzyb pod ścisłą ochroną. Tu jeszcze są dwa młode. Trochę podobny właśnie do tubajki kani. Tak, tak, tak. I właśnie tego grzyba nie wolno zbierać. Jeżeli ktoś zerwie, a na przykład się zorientuje, że jest chroniony, to nie należy go brać. Zostawić go w tym miejscu, gdzie rośnie. On się tutaj zacznie rozsypywać, zarodniki i on właśnie tutaj nie zostanie jakby jego miejsce uszkodzone i w ten sposób należy postąpić. I zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Mówi się, że muchomory sromotnikowe czy muchomory zielonawe są bardzo podobne do czubajki kani.
Tu mamy muchomora, czubajka, wszyscy doskonale wiemy, jak wygląda. Jest nakrapiana brązowymi ciapkami, taką łuseczką. Nie ma też tych cech, o których mówiliśmy, nie ma takiego trzonu. Nie da tych grzybów się pomylić. Jeżeli widzicie sromotnikowego, po prostu omijacie go szerokim łukiem. Zresztą jego można wyczuć też trochę po zapachu. On ma taki dość charakterystyczny zapach, gdy już później przejrzewa, jakby się zaczyna rozsypywać, to ma taki zapach sztucznego miodu. Taki słodkawy zapach właśnie wydziela ten muchomor przy rozkładzie się już. Tego małego mordercę zatem zostawiamy, a my z Państwem widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.